jaki ładny kubek. Proszę Panią! A tak? A czy ja mam jakiś rabat na ten kubek? No wie Pani, rabacików nie robimy dla klientów. No proszę! Wie Pani co, jeżeli ma Pani naszą aplikację, ale na razie mało osób, ja mam bez nową aplikację. Proszę Panią, Pani się tu dosługuje jakiejś durnej aplikacji, a przecież Pani, no ale rabacików nie robimy dla jakichś tych klientów. Mogę zrobić 1%, to będzie o 5 zł tylko mniej. Wystawię Wam złą ocenę! Do widzenia! Weźcie sobie ten durny kubek! Mojej córce się spodobają te książki. Nie no, czy to jest ta książka? Mój dzień za jakich 3-letnich dzieci. Koty, kogo obchodzą koty? Moja córka ma psy. Może być coś o psach. To jest przecież dla 5-latków. Moja córka o wiele jest starsza. Ma 9 lat. Proszę Panią, coś Pani nie pasuje? Tak, nie pasujemy. Nie ma tu żadnej książki dla mojej córki. No, no nie mamy wszystkich książek świata niestety. No, ale wie Pani, no... Nie wszystkie książki tu są, no ale wie Pani... Ja chcę sobie książkę dla mojej córki z trzeciej klasy! No dobrze, to może by Pani poszła na przykład, nie wiem, do jednego sklepu, do sklepu nie do jednego sklepu, to jest mój ulubiony sklep, a papierniczy nie ma takich gównie. No to nie wiem, co by Pani tu dać. To nie wie Pani, coś pokażę. Kim jest Pani? To jest pacjentka. No właśnie. Ile ma? 9, tak? Kurde, na tak. Nie mam. To może takie? To jest za pierwszej klasy! Czas pierwszy. Dobrze. Wychodzę z tego sklepu. Do widzenia. O! Jaki fajny sklep. Bardzo dużo rzeczy mi się podoba. Halo, halo. Tak, to tak. Może takie coś. I taka no, no jasne, jasne. I może jakieś książki. Najlepiej tyle. O, kocyk. Fajny, wezmę. Jeszcze coś? Ten kubek będzie ciekawy. Dzień dobry, pomoc czymś Pani? Tak, ja bym chciała za to zapłacić. Proszę. Jak 2000 zł? Wie Pani co? Chyba mi nie starczy. Wie Pani co? Ja zapłacę. Tak za 5 godzin. Wie Pani co? Nie zgadzam się na takie rzeczy, ponieważ może nas Pani oszukać. Ja bym proponowała, żeby Pani zarobiła sobie na to. Nie mówię, że Pani jest biedna, ale żeby Pani proszę przyszła przyszłym razem. Na razie kupię jedną rzecz. No proszę Panią, ja naprawdę ja nie kłamię. Zapłacę za 5 godzin. Nie zgadzam się. W takim razie chcę rozmawiać z menadżerem. Ja jestem menadżerem. Nie pasuje Pani ta praca. Do widzenia! Niech Pani różne rzeczy! Co za świnia! Co by tu kupić? Nie, no w sumie rozwalił mi się telefon. Był za pierwszą ściepla w końcu, bo mi koleżanki zazdrościły. Julka Żuga i Patrycja Montana w takim... Fajnie, fajnie. Używany pewnie będzie bardzo drogi, bardzo tani w sumie. Dzień dobry, proszę Pani. Tak? Ja bym tak? chciała iPhone'a tego kupić, 13 Pro Max, 225. Mhm. No ma Pani tutaj 20 zł. Tak, 20 zł. No dobrze, dołożę Pani. Ma Pani 50 zł. Ale drogo? Proszę Panią, to kosztuje 3000! Jak 3000? Proszę Pani, tutaj jest, pisze widocznie, tam pisze, nie Pani sobie przeczyta, tam pisze używany. Tak, używany, ale normalnie kosztuje 5000. Wie Pani co, ja chyba złożę skargę na ten sklep, już nikomu nie polecę, będę odradzała. Napiszę na aplikacji takie skargi, dostaniecie jedną gwiazdkę. Do widzenia. O Boże, jaki super sklep! Już Jezu, ja na pewno miała zakupię! O, jakie fajne rzeczy! O, jakaś lalka! Jaka ciekawa. Po godzinie. Dobra, wezmę ją.
Ja już tu godzinę jestem. No dobra. To wezmę jeszcze tę książkę. O! Wezmę jeszcze to. Wezmę tę lalkę. O! Jaki dzbanek fajny. To też wezmę. Chyba. Nic więcej. Dobra. Jeszcze sobie to kupię. O. Dobra. I to wezmę. Dzień dobry. Widzę, że spore zakupki. Pi, pi, pi. Zabrakło grosika i złotówki. To na rach.